Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać jak Ty. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać od dziś. Zachwyt. 27. Niedziela zwykła, rok C, kolor szat zielony. Modlimy się do Boga, aby udzielił nam tego, o co nie ośmielamy się prosić. Czytania: Księga Habakuka, Psalm 95, drugi list świętego Pawła do Tymoteusza i Ewangelia według świętego Łukasza. Tym, co gasi nasz życiowy ogień Bożego powołania i misji, jest według Pawła tchórzostwo oraz wstyd, jaki odczuwamy wobec świadectwa Pana, Jego życia i Ewangelii oraz związanego z nimi cierpienia. Wstydzić się Chrystusa znaczy tyle, co wyprzeć się Go wobec świata. Wybrać nie Jego Ewangelię, ale sposób życia właściwy naszemu ludzkiemu światu. Jeśli dla Ewangelii trzeba także cierpieć zło, Tymoteusz powinien być na to gotów, naśladując Pawła, który dla Chrystusa nosi kajdany, czekając na śmierć. Nie, test morwy nie jest testem prawdziwej wiary. Jeśli morwa wciąż nie wykonuje naszych rozkazów, nie znaczy to, że nasza wiara nie jest nawet tak mała jak ziarnko gorczycy, jak mówi Ewangelia. Wrażenie niewysłuchanej modlitwy nie oznacza, że Bóg się odwrócił. To w pierwszym czytaniu. Doświadczenie milczącego Boga jest jednym z najtrudniejszych i nie zawsze oznacza, że źle się modlimy. Czasem po prostu tego potrzeba, ale przyznajmy, Bóg prowokuje, doświadcza. Swoim milczeniem często przymusza człowieka do starania, by serce nie stwardniało, do zaangażowania w rozpalenie na nowo charyzmatu. Wychowuje nie do wiary na chwilę, lecz do wierności długodystansowej, by wiara jak ziarnko wciąż rosła. Wiara to nie zdolność czynienia cudów. Wiara to wierność w służbie Bogu. Wszystkie rozważania pochodzą z książki Żyj Słowem, Jutro Niedziela, Idź, Naśladuj Boga, Rok C, autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego.